Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209. Witam jak zwykle praktycznie w drugim materiale ogrodniczym. Od razu też informuję, że w przyszłym tygodniu, czyli dokładnie 1 marca, się pojawi materiał mniej więcej cięcia tej oto tutaj, jak mniej więcej widzimy to na filmie. Cięcia tej gwiazdy betlejemskiej i będziemy też z tych gałązek też robić sadzonki. Tak ona mniej więcej wygląda, ta gwiazda betlejemska. Może przejdźmy tutaj, co się ogólnie dzieje. No jak żeście oczywiście zauważyli tutaj na filmie, jakby to powiedzieć, zrobiłem taką metodę z powietrza, czyli spróbowałem metody z powietrza, mniej więcej jak to radził z kanału Kidi. Właśnie to właśnie zrobiłem taką jakby. Próbuję to po prostu korzenić, tak? Tą tutaj jedną gałązkę chcę korzenić, może dwie. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Ale tu jest też oczywiście niespodzianka, oczywiście drodzy widzowie, bo zobaczcie, co mi się ogólnie udało ukorzenić. I to praktycznie bez żadnych wzmacniaczy, bez żadnych takich kupnych ukorzeniaczy, tylko po prostu zobaczcie. Spójrzcie, co ja tu ogólnie mam. Zobaczcie tutaj, z tej strony. Widzicie, że tutaj puszcza gałązka, tak? Tu też już coś puszcza. Tu ładnie, praktycznie to by trzeba było jeszcze podlać. Ale to później. Na razie się ukorzenia. I pewnie się zastanawiacie, czym ja to ukorzeniam? No oczywiście nie użyłem żadnego takiego preparatu ze sklepu, tylko po prostu ukorzeniłem naturalnym ukorzeniaczem, czyli praktycznie cynamonem to ukorzeniłem, tak? Bo oczywiście jest kilka też oczywiście ukorzeniaczy. Jest tak, cynamon, miód, aspiryna i wierzba. To są te cztery ukorzeniacze, co można mniej więcej ukorzenić, czy rośliny, czy co praktycznie cokolwiek. Można temu czterema ukorzeniaczami można to oczywiście ukorzenić praktycznie każdą roślinę. Tylko pamiętajmy też, że wierzbę trzeba by było pociakać na małe kawałeczki, te gałązki, do wody ciepłej, takiej troszeczkę ciepłej, jakby tak. Nie, może to być oczywiście woda mineralna i by musieli w tym słoiku, czy tam w butelce, by musieli oczywiście stać około 2 dni. Tak, mniej więcej takie są zalecenia, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o mandarynki takie gotowe, co mniej więcej się pojawiają na święta w grudniu kupne, to też można ukorzenić te gałązki kupne, bo można je trzymać w miodzie z wodą ciepłą. I przez 12 godzin można to moczyć i wtedy po prostu na drugi dzień możemy je ukorzenić jeszcze za pomocą cynamonu, czyli zamoczyć w tym cynamonie, utrzeć ten cynamon, czyli to mokre z tym miodem, w tym wszystkim, bo to tam zapobiega tym grzybom, wszystkim tego innym rzeczom. No i wtedy otrzeć to, ten cynamon, tak włoży tego cynamonu, te gałązki w pół i wtedy po prostu do ziemi, jak tym mniej więcej tu praktycznie widzimy. Ja tutaj oczywiście to zasłonię, bo teraz idą jeszcze troszeczkę takie, jakby powiedzieliśmy, mrozy. Mrozy idą, dlatego to już jest tak w takim hydroklimacie. To oczywiście jak mamy fuksję, tak? No dosyć ta fuksja. Tu mamy pasiflorę. Grudnik, no wiadomo. Tu ładnie idzie, widzę, że idzie fuksja druga. To jak, że jak oczywiście tutaj żeście zauważyli, moje tulipany no niestety już przekwitają, ale też zapomniałem pokazać też relacji, że zakwitły, że były. Jeśli chodzi o tak, to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o tulipany. No jest też dobra metoda na to, żeby mieć szybko tulipany, bo wystarczy w grudniu zasadzić, czy w listopadzie, żeby trochę te tulipany przemarzły w szklarni, na przykład w doniczce. Potem w styczniu je na zewnątrz trzeba by było wystawić
I wtedy w lutym czy koniec stycznia by trzeba było je wziąć do domu, żeby po prostu się jakoś zaklimatyzowały i wtedy normalnie po prostu podlewać. Wtedy takie piękne tulipany, papusy inaczej mówiąc, takie tulipany mogą u Was zakwitnąć w domu w donicy. Tu oczywiście mamy dalej jakieś cytrynki. Tak, cytrynki. Tu widzę, że już się cytrynka, coś tu się chyba po... A nie, tam są cytryny, przepraszam, bo to jest mandarynka. Tu dwie cytryny są, tu też jakieś gałązki. No praktycznie tu większość jest. Tutaj musiałem się niestety zabrać za tego bananowca, go troszeczkę uratować. Myślę, że dojdzie do siebie jakoś. Moje pelargonie, no jakoś tak w miarę idą. Tutaj troszeczkę zajrzymy tutaj do mojego tego. Jak widzimy, lampa jeszcze stoi, na razie nie spadła. Tu mamy oczywiście mango, które praktycznie nie kiełkuje, nie wiadomo czemu. Tu mamy jeszcze te banany. No praktycznie to jest tragedia z tymi bananami, wiecie, bo nie kiełkują, nie wiadomo co się dzieje. Tu jak żeście zauważyli, oczywiście pomidory są. Jest praktycznie pełno tych muszek, tak zwanych wełnowców. Dlatego dziś będzie trzeba je podlać. I tak to się mniej więcej prezentuje. Tu jest oczywiście fikus. Fikus ismena, czy jakoś tak. To jak widzimy, mamy oczywiście też prymulę, która już wypuszcza pąka. Tu mamy oczywiście różę chińską, tu już praktycznie przekwita. Będzie to trzeba, będzie ten. Ładnie też wypuszcza pelargonia. Ta, co się ukorzeniła. Tu mniej więcej widzicie z bliska. Tak wam pokażę. Hiperastrum amaryllis, tu też amaryllis, tu coś chyba puszcza? Nie, tu nic nie puszcza na razie. No jest naprawdę pełno tych wełnowców. Tu jest oczywiście pelargonia, azalia. No praktycznie wszystko to, co powinno być w ogrodzie. Nie wiem, czy pokazywałem grudnika. No róży jeszcze na razie nie będę pokazywał, bo no mogę tak przez folię pokazać, żeby ona się tam jakoś doszła do siebie, ta róża. No pełno jest tych wełnowców, tak? Troszkę tak zobaczcie tą różę. Widzimy, że coś tam puszcza. Tutaj z tej strony tutaj puszcza ładnie. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Dobrze, drodzy widzowie, to by było na tyle, jeśli oczywiście chodzi o ten materiał, także ja zachęcam do subskrypcji mojego kanału Kale na YouTube. Oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał Wam się spodobał. Jeśli oczywiście chcecie być oczywiście na bieżąco, musicie po prostu zasubskrybować kanał. No i oczywiście zostawić łapkę dla łazienku. Także, drodzy widzowie, to by było na tyle. Też przy okazji dziękuję za kolejne subskrypcje. Mamy blisko 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dojdziemy do tego 1000. Miejmy nadzieję, że będę już mógł publikować posty na YouTubie, na kanale głównym. Także Wam oczywiście dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w materiale cięciu gwiazdy betlejemskiej i robieniu też sadzonek. Także dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów, czyli do przyszłego tygodnia. Na razie i do zobaczenia.